W tym nagraniu pokażę, jak badać wyrażenia algebraiczne zbudowane z jakiejś liczby naturalnej czy też całkowitej pod kątem ich podzielności przez dowolną liczbę naturalną. W tym przypadku zbadamy podzielność przez 7 wyrażenia n do 3 plus 6. No i w konsekwencji też będziemy mogli ustalić prawdopodobieństwo na to, że wylosujemy liczbę, która będzie miała taką własność. Żeby to zrobić, to najlepiej jest zapisać taką liczbę naturalną n, która buduje dane wyrażenie algebraiczne w systemie związanym z tą siódemką. To znaczy, chcielibyśmy zapisać n jako 7 razy jakaś liczba naturalna czy też całkowita a plus jeszcze liczba b, która jest resztą z dzielenia dowolnej liczby naturalnej przez 7. No to tutaj dla b będziemy mieli takie możliwości, że b może być równe 0, jeżeli reszta jest równa 0, 1, 2 i tak dalej, aż do maksymalnie 6. I to tak naprawdę ta końcówka zdecyduje o podzielności przez 7 tego wyrażenia. Ta liczba a może być dowolną liczbą całkowitą, no w tym przypadku jesteśmy ograniczeni do liczb naturalnych, więc napisałbym, że a jest może liczbą całkowitą dodatnią, plus ewentualnie jeszcze może być z zerem, abyśmy wygenerowali te liczby od 0 do 7. No i teraz przy takim zapisie mamy w ten sposób zdefiniowaną dowolną liczbę naturalną, no i możemy to sobie rozpisać. Wykorzystując tego typu zapis, to wyrażenie n do 3 plus 6. I co to nam da? Ano, da nam to, że będziemy mieli bardzo dużo wyrazów po rozpisaniu tego wyrażenia wzorem skróconego mnożenia, które będą podzielone przez 7. Podstawmy pod n. -a wyrażenie 7a plus b, no i jak podniesiemy go do potęgi trzeciej to otrzymamy trzecią potęgę tego, czyli 7 do 3 a do 3 plus teraz 3 razy 7 do kwadratu a do kwadratu b plus teraz 3 razy 7 a razy b i plus jeszcze b w potędze trzeciej i plus jeszcze to 6. No i zauważcie, że cały ten wielki blok jest na pewno podzielny przez 7, bo w każdym z tych doczynów występuje siódemka. Czyli można powiedzieć, że jest to wyrażenie postaci 7 razy k, gdzie k to jakaś liczba całkowita. No i do tego, żeby to wyrażenie było podzielne przez 7, wystarczy teraz sprawdzić, kiedy to wyrażenie b do 3 plus 6 jest podzielne przez 7. Pytanie, kiedy tak jest, że to jest jakieś 7 razy powiedzmy jakieś k2. Ale żeby to ustalić, to wystarczy zbadać 7 sytuacji dla B od 0 do 6, czyli moglibyśmy sprawdzić 0 do 3 to jest 0, 1 do 3 to jest 1, 2 do 3 to jest 8, 3 do 3 to jest 27, 4 do 3 64, 5 do 3 125 i jeszcze 6 do 3 to będzie 216. No i my w naszym przypadku mamy n do 3 plus 6, czyli do tego wyniku jeszcze musimy dodać 6, może to rozpiszę sobie w ten sposób, że napiszę jeszcze wersję z plus 6, 0 plus 6 to 6, tutaj będzie 7, 8 plus 6 to 14, tutaj 33, tutaj 70 i 216 plus 6 to będzie 222. No to sprawdźmy, które z tych liczb są podzielne przez 7. No na pewno 7, na pewno 14 i na pewno 70. Pozostałe liczby już nie są podzielne przez 7. I co to nam daje? To nam daje to, że wśród 7 kolejnych liczb naturalnych od 0 do 6 mamy 3 liczby podzielne przez 7. Wśród siedmiu kolejnych liczb naturalnych, czyli od 7 do 13, też będziemy mieli te same trzy liczby podzielne przez 7, czyli y, liczby, które przy dzieleniu przez 7 dają resztę 1 lub dają resztę 2 lub dają resztę 4, dają ostatecznie ten blok podzielny przez 7, czyli cała taka liczba jest podzielna przez 7. Zatem w naszym zadaniu odpowiedź byłaby bardzo prosta, ponieważ Wśród siedmiu kolejnych liczb naturalnych zawsze mamy 3 podzielne przez 7, to szukane prawdopodobieństwo to 3 siódme, ponieważ ta sytuacja się okresowo cały czas tak samo powtarza. No i zwróćcie uwagę, że ta metoda badania podzielności jest taką metodą uniwersalną, to znaczy bez względu na to, jakie tu będziemy mieli wyrażenie, możemy ją stosować. Na przykład, gdyby było 5n do 7 minus 3. Sprawdzić, czy taka liczba, takie wyrażenie jest podzielne przez 7, kiedy to zachodzi? No to tak samo. N do 7 byśmy rozpisali tym wzorem, i cała ta część jest bez znaczenia, tylko by nam na końcu wyszło b do 7 jeszcze pomnożone przez 5, czyli to jest to, co jest bez znaczenia, co jest na pewno postaci 7 razy jakaś liczba k, plus teraz, co by miało znaczenie: 5 razy b do 7 minus 3. No i takie wyrażenie wystarczyłoby zbadać pod kątem podzielności tylko dla takich siedmiu liczb naturalnych od 0 do 6. Sprawdzamy kiedy dla tego wyrażenia w tych siedmiu przypadkach zachodzi podzielność, no i potem to się już okresowo powtarza dla każdych kolejnych tych przedziałów kolejnych liczb złożonych z tych bloków od 0 do 6, potem od 7 do 13, od 14 do 20 i tak no i jeszcze może tutaj na uwagę zasługuje mały komentarz odnośnie tego prawdopodobieństwa, że tak naprawdę nie ma znaczenia. Z jakiego punktu startujemy? Czy bierzemy wszystkie liczby naturalne, to znaczy od 1 do nieskończoności, czy startujemy od jakiejś konkretnej liczby naturalnej, na przykład 16, 17, wszystko jedno do nieskończoności, zawsze to prawdopodobieństwo będzie takie, no bo mamy nieskończenie wiele liczb, a bez względu na to, z którego miejsca zaczniemy, zawsze w pierwszej siódemce będziemy mieli 3 podzielne przez 7, potem w kolejnej siódemce też 3 podzielne przez 7, więc stosunek liczb podzielnych przez 7 do wszystkich liczb. Zawsze tutaj będzie 3 siódme. Inaczej by sytuacja wyglądała, gdybyśmy mieli napisane, że n ma należeć do konkretnego przedziału. Na przykład do przedziału załóżmy od 3 do powiedzmy 35. Jakby wtedy wyglądała sytuacja? to patrzymy ile tutaj mamy pełnych bloków takich siedmioelementowych. 35 na 7 to 5 ale z pierwszego bloku coś nam wypadnie. Dwa trójki, mieliśmy 33, ale odpadnie nam jedynka i dwójka, czyli dwie liczby nam wypadną z tych pięciu, czyli będziemy mieli tak, 5 razy 3 minus te dwie liczby i ta 35 to jest odpowiednik jakiej reszty zera, czyli tu się nie załapujemy już na kolejny blok, czyli tutaj mielibyśmy 15 minus 2, czyli 13 takich liczb, i to prawdopodobieństwo dla takiego zbioru by wówczas wynosiło 13 podzielić na 35 minus 3 plus 1 to jest 32, 33, czyli 13,33 dla takiego zbioru by było. Wtedy trzeba podzielić liczbę tych liczb sprzyjających oczywiście do wszystkich liczb w danym zbiorze. No a przy zbiorach nieskończonych wystarczy sprawdzić w konkretnym przedziale, jaki mamy stosunek tych sprzyjających do wszystkich z danego przedziału. No i tyle jest równe szukane prawdopodobieństwo.